Przemyszlo, położone nad Jeziorem Popielewskim w Wielkopolsce, obowiązkowy punkt na trasie historycznego szlaku piastowskiego. To stąd pochodzi najsłynniejszy szewc Polski, Jan Kiliński. Jaki związek z Przemysznem ma patron naszego kraju, święty Wojciech? Co porabiał tutaj Jerzy Waldor w czasach młodości? No to Polskę! Gdzie jest Przemyszno? 15 km od Gniezna, godzinkę samochodem od Konina lub Lichenia. Już w X wieku istniał tu gród obronny. Podobno tutaj miały być złożone szczątki świętego Wojciecha, zanim przeniesiono je do Gniezna. Jeden z najstarszych zabytków, późnobarokowa bazylika pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, po licznych zniszczeniach podczas wojny, wciąż jest dumą trzemesznian i zachwyca wielu turystów. Aparat na wodę święconą w dobie pandemii to jest genialne rozwiązanie. Rozumiem, że to był pomysł księdza proboszcza. To był pomysł grupy parafian. Skoro już rozmawiamy o mieszkańcach, słynny Jerzy Waldorf na początku lat 20. ubiegłego wieku dzieciństwo spędził w rodzinnym majątku w Rękawczynie, natomiast był uczniem Trzemeszyńskiego Gimnazjum. Trzemeszno. Piękna nazwa, myślę, że nie jeden obcokrewiec pewnie by sobie połamał język. Skąd w ogóle nazwa Trzemeszno? Jedno z przypuszczeń, że pochodzi od kwiatu czeremchy. Uh-huh. Natomiast do Trzemeszna przylgnęła nazwa także grupy Kilińskiego. Ponieważ w Trzemesznie urodził się najsłynniejszy polski szewc Jan Kiliński, pułkownik Jan Kiliński, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej. Jan Kiliński podczas powstania stanął na czele ludu w Warszawie. Po 2 dniach walk przeciwko garnizonowi rosyjskiemu oswobodzono stolicę. Insurekcja uznawana jest za jeden z najważniejszych sukcesów militarnych powstania kościuszkowskiego. O Janie Kilińskim chyba najwięcej wie pan Wojciech, który podobnie jak ojciec i dziadek z zawodu jest szewcem. Wiele lat temu przybywające eksponaty umożliwiły stworzenie kameralnej izby pamięci Jana Kilińskiego. Coś dla ducha, coś dla ciała. W kamieńcu obok Trzemeszna wyrosła perełka śródwiejskiego drewnianego budownictwa sakralnego w regionie. Prymas Polski, August Chląd, chętnie spędzał tu wakacje, a i sam kardynał Wyszyński także maczał stopy w Jeziorze Kamienieckim. Jestem na wieży widokowej, kilka kilometrów od Trzemeszna, w Dusznie. Doskonały punkt, skąd przy dobrej pogodzie można zobaczyć Gniezno, Konin, a nawet bazylikę w Licheniu. Pierwotnie powstała w 1942 roku, została zbudowana przez Niemców i miała 70 metrów wysokości. Później spłonęła od uderzenia pioruna, a obecna konstrukcja mierzy 12 metrów. Im dalej w las, tym więcej drzew, a gdzieś między nimi poukrywane domki typu brda. W środku czysto i schludnie, dla mnie doskonałe miejsce na nocleg, jak zawsze z dala od zgiełku. Zagadka dla Was. Jak już będziecie w okolicach Trzemeszna, znajdźcie ten dom. Jeśli ładnie się uśmiechniecie, to może gospodarz pozwoli Wam obejrzeć narożne piece kaflowe. Ale nie byle jakie piece, bo te są trójkątne. Wracam spokojnie w kierunku miasta, a tu nagle, przy ulicy, wyrósł sobie nieogrodzony i trochę zapomniany pałacyk. Pałac liczy sobie ponad 400 lat. Zbudowany w stylu renesansowym, rozbudowany w stylu barokowym, natomiast jego ostatnia forma to przebudowa sprzed II wojny światowej. Ba, kiedyś za pałacem znajdował się betonowy kort tenisowy. Dzisiaj, choć pałac z przepięknym widokiem na jezioro, myślę, że wymaga pewnej renowacji. Niemniej jednak, pałac ma w sobie pewną magię. Z powrotem w Trzemesznie. Zmierza właśnie do pana Grzegorza, który w modelarstwie zdobył ponad 150 pucharów. Tylko z 2 ważniejszych wystaw w angielskim Telford pan Grzegorz przywiózł 4 złote, 2 srebrne medale i 4 nagrody specjalne. I za jakie modele to były wyróżnienia? To były wyróżnienia między innymi za ten właśnie model Su-22, tego tygrysa, to był złoty medal. To nie jest cień, który daje samolot, ale ten cień jest namalowany. Taki po prostu mi kiedyś pomysł przyszedł, żeby coś takiego wyeksponować. I mogę powiedzieć, że chyba jako jeden z pierwszych modelarzy w Polsce coś takiego wymyśliłem, że można tak to pokazać. A specjalnie dla fanów komunikacji... To jest model autobusu Jelcz, popularny ogórek.
wersja widok przebiegowa, używany praktycznie chyba w całej Polsce w komunikacji miejskiej. Znów na chwilę stałem się dzieckiem, ale dziecko ciągle głodne, więc za namową lokalsów udałem się do restauracji Czeremcha, w której zamówiłem kotleta a la, zaskoczę was, a la Jan Kiliński. Myślałem, że odpocznę w miejskim parku, na przykład karmiąc gołębie. Nie ma spania. Przechwyciła mnie grupa kijkarzy, którzy po pracy trenują tu i są naprawdę w dobrej kondycji. Przemyślnie jest co robić. Są zabytki, są jeziora, a ponad to wszystko poznacie tu niesamowitych ludzi, z którymi na pewno nie będziecie się nudzić. Czas wolny? No to w Polsce!